Co jest dobre na watrobę? Dziesięć najlepszych pokarmów dla watroby. Choć nie od dziś wiadomo, iż watroba jest miejscem, w którym każdego dnia zachodzi blisko pół tysiąca reakcji chemicznych, wielu zastanawia się nadal, do czego tak właściwie sluzy ten narzad. Watroba w głównej mierze neutralizuje szkodliwe zwiaski, usuwając z organizmu wielu niepozadanych gości. Nieuniknione zatem jest twierdzenie. Zerozaj rodzaj spozywanego pokarmu ma decydujący wpływ na stan tego największego wewnętrznego organu człowieka. Krótko o watrobie watroba jest największym gruczolem ukladu pokarmowego, a zarazem największym gruczolem organizmu. Wytwarzana w watrobie zulc odgrywa bardzo ważną rolę w procesie trawienia i absorpcji tłuszczów. Kwasy zulciowe bowiem ułatwiają emulgowanie tłuszczów, rozbijając je na mniejsze czastki. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze działanie trawiace lipas wydzielanych w soku trzustkowym. Należy podkreślić, i troba jest nie tylko miejscem, w którym zachodzi przemiana wielu substancji, takich jak lipidy, węglowodany i białka, lecz również na żadem o istotnych własnościach odpornościowych. Ciekawostka jest to, że przypisuje się jej ponad 500 różnych funkcji. Obok wytwarzania zulcis spośród głównych funkcji watroby wyróżnia się, wytwarzanie i magazynowanie glikogenu, udział w metabolizmie cholesterolu, syntezę kwasów tłuszczowych, ulegających przemianie do triglicerydów i lipoprotein VLDL, utlenianie kwasów tłuszczowych do ciał ketonowych, detoksykację, neutralizowanie różnych toksyn, w tym alkoholu i amoniaku, gromadzenie zapasów witamin, a, d. B12 i zelaza, wytwarzanie bialek osocza, przewaga albumin, utrzymywania właściwego stezenia aminokwasów w osoczu, funkcje immunologiczne, pochlanianie różnorodnych czastek pochodzących z tkanek bac przedostających się z zewnątrz, funkcje neutralizacyjne w stosunku do drobnoustrojów. Ciekawe warto wiedzieć, i z watrobie syntetyzowana jest większość czynników krzepniecia, w tym czynniki zależne od witaminy K, 2, 7, 9, x. 10 najlepszych pokarmów dla Watroby. Niektóre rodzaje pozwienia zapewniają Watrobie ochronę. Na przykład zaczyna dzień od miski platków owsianych oraz, co ciekawe, kawy, pomagasz swojej Watrobie w prawidłowym funkcjonowaniu, dr. Michael H. Greger. I dat za słowami dr. Gregera. Poniżej zaprezentowano 10 pokarmów wspomagających największy wewnętrzny organ człowieka. Owsianka badania dowodza, spozywanie produktów pełnoziarnistych, takich jak, pieczywo razowe na zakwasie z dodatkiem ziaren z bus, pumpernikiel, makaron z maki razowej, grube kasze, jeczmienna, peczak, gryczana, jaglana, ryzbrazowy, brazowy, platki zbozowe naturalne, owsiane, jeczmienne. Koreluje ze zmniejszonym niebezpieczeństwem przewlekłych schorzeń. 1. Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci tradycyjnej owsianki rzadziej chorują. Brokule wiadomo nie od dziś, że dieta bogata w warzywa takie jak kapusta, brokul czy brukselka może poprawić sprawność odpowiedzialnych za detoksykację, w tym watroby, na rzadów nawet o 37%. Ponadto spozywanie tych roślin może zmniejszać ryzyko występowania chorób watroby, szczególnie raka watroby. To niezwykle działanie przypisywane jest organicznym związkom chemicznym, glukozynolanom oraz ich metabolitom, sulforafan, występującym w roślinach z rodziny Brassica CAE. Warto jest więc wlaczyć powyższe produkty do swojego menu, przygotowując rozmaite potrawy, kremy, warzywa na parze czy krótko gotowane. Kawa jakkolwiek pozycia alkoholu sprzyja stanom zapalnym watroby, tak spozycie kawy koreluje z mniejszym natezeniem tych stanów. Wyniki badań naukowych sadostrz obiecujące, a, a wszystko najprawdopodobniej dzięki czynnikom aktywnym, zawartym w ziarnach kawowych. Jak podaje doniesienia literaturowe, picie kawy ogranicza uszkodzenia DNA oraz ułatwia usuwanie komórek zainfekowanych wirusem watroby typu C1. Ważne codzienne spozywanie napojów zawierających kofeinę może prowadzić do fizycznego uzależnienia, a w konsekwencji objawów glodu kofeinowego, zaburzenia nastroju, bóle głowy, uczucie zmęczenia, trudności z koncentracją. Zielona herbata jeden z najstarszym napojów świata, zielona herbata, z uwagi na wzrost świadomości zwieniowej obecnie wzbudza coraz większe zainteresowanie. Lekko zielone napary korzystnie oddziałują na układ pokarmowy, ułatwiając przy tym trawienie i przyswajanie pokarmów. Oprócz tego wspiera funkcjonowanie nerek i dróg moczowych, usuwa zmęczenie, a także mogą obniżać cisnienie krwi. Wiele badań wskazuje na szczególną rolę zawartych w slomkowych naparach polifenoli, flavonoidów, katechinów. Zielona herbata wykazuje działanie antyoksydacyjne. Zapobiega nowotworom, szczególnie rakowi plus i izolatka oraz ich stanom przedrakowym. Ciekawe badania wskazują na ochronne działanie zielonej herbaty, na watrobę narazona na działanie organicznego rozpuszczalnika 2 nitropropanu, obecnego w dymie papierosowym. Ważne z uwagi na hipolipemizujące, Przeciwzapalne i jace działanie katechin zasadne jest spozywanie zielonej herbaty w ramach profilaktyki niealkoholowej choroby stłuszczeniowej watroby oraz u pacjentów z zespolem metabolicznym. W celach leczniczych zalecane jest wypijanie 2-3 filizanek slomkowych naparów dziennie. 9. Woda Woda stanowi składnik niezbędny do życia każdego organizmu i jest uniwersalnym napojem gaszacym pragnienie. Ponadto jest potrzebna między innymi, w procesach trawienia i wchłaniania składników odzywczych, wydalania szkodliwych produktów, przemiany materii i toksyn, a także regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej. 2. Warto pamiętać, iż organizm człowieka nie może magazynować z wody, też powinna być co nam ustale dostarczana w celu prawidłowego funkcjonowania. Migdały nasiona migdalowca pospolitego są uznawane za najbardziej szlachetne wśród orzechów. Dzięki bogactwu witamin, zwłaszcza z grupy B, oraz składników mineralnych, magnes, migdal, znany również jako królożechów, orzechów, znalazł zastosowanie jako lekarstwo na zgagę, nudności, a nawet pomoc w walce ze stresem. Ponadto tu soboko orzeszków ziemnych i pistacjowych migdały zawierają najwięcej białka. Stanowi też cenne źródło witamin przeciwutlenia jacych niezbędnych do ochrony przed stresem oksydacyjnym. Orzechy Tesa przede wszystkim zródle matokoferolu. Szpinak, szpinak, ze względu na wiele cennych właściwości, od zarania dziejów uważano za zdrowe warzywo. Oprócz bogactwa witamin i składników mineralnych niezbędnych do funkcjonowania ludzkiego organizmu, stanowi źródło substancji aktywnych biologicznie. Co więcej, Wykazuje też za przydatność w dietach redukcyjnych. Zawiera bowiem substancje, tylakoid, hamująca trawienie tłuszczów i redukująca apetyt, Zwiększając zajac efektywność co odchudzania o 43%. Warto podkreślić, iż obecne w szpinaku epoksyksantofil, neoksantyna i violoksantyna zmniejszają aktywność nowotworowa, co pozwala na przypuszczenie. Ze spozywanie tej rośliny może zmniejszać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. 7. Ciekawe, aby uzyskać lepsze efekty odchudzania, szpinak należy spozywać w postaci rozdrobnionej i zmiksowanej. Jagody, jak wskazuje doniesienia literaturowe, pewna grupa związków chemicznych występujących w roślinach zapobiega kumulowaniu się tłuszczu w ludzkich komórkach watrobowych. Mowa tu o antocyjanach, czyli purpurowych. Czerwonych, niebieskich pigmentach obecnych w różnego rodzaju owocach, między innymi w jagodach. W tym miejscu warto wspomnieć o zurawinie, gdyż to właśnie ten owoc na szalce Petriego powstrzymuje wzrost komórek w watroby, przebijając wszystkie inne owoce rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych, takie jak jabłka, banany, ananasy, truskawki, winogrona, cytryny, pomarancze i gruszki. Niestety po dziś dzień. Ku niezadowoleniu przemysłu farmaceutycznego nie udało się wyodrębnić składników aktywnych odpowiedzialnych za to szczególne działanie zurawiny. w związku z powyższym warto podkreślić i ekstrakty poszczególnych składników owoców zawarte w preparatach dostępnych na rynku nie wykazują działania przeciwnowotworowego tak jak owoc nieprzetworzony 1 ziola i przyprawy oregano mniszek lekarski rozmaryn Ziele lebiotki, origanum vulgare L. znalazło swoje zastosowanie nie tylko w sztuce kulinarnej, lecz również w fitoterapii schorzen w atroby. Dzięki bogactwu olejków eterycznych, głównie tymolu i karwakrolu, surowiec ten jest wykorzystywany w leczeniu zaburzeń czynności układu pokarmowego, a także niezbyt przy niestrawności tłuszczów. Ciekawe skład olejku lebiotkowego, jak pisze dr Ruzanski. Jest zmienny. Zależy bowiem od udziału poszczególnych części surowca, okresu zbioru, procesu suszenia, odmiany i kraju pochodzenia. Ziele i korzen mniszka lekarskiego stosowano w medycynie oficjalnej już od XIII wieku jako środek typowo watrobowy. Ekstrakty wodne, alkoholowe oraz sam sok z pospolitego dmuchawca wykazują silne właściwości zulciopedne, zulciotwórcze, odtruwajace i rozkurczowe. Za ogromny potencjał mniszka lekarskiego odpowiedzialne flawonoidy i kwasy polifenolowe obecne praktycznie we wszystkich częściach rośliny. Skladniki te wykazują wpływ hepatoprotekcyjny, a w dodatku zapobiegają stłuszczeniu i marskości watroby oraz powstawaniu kamicy zulciowej. 8. Kolejna roślina warta zainteresowania jest rozmaryn lekarski. Ten popularny w klimacie śródziemnomorskim zielony krzew z rodziny jasnowatych znalazł zastosowanie w lecznictwie. Surowiec zielarski stanowi liście tej rośliny, z których spożadza się ekstrakty lub pozyskuje oleje eteryczne. Badania wykazali, iż z rozmaryn i zawarte w nim składniki aktywne zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. Co więcej, wykazuje te działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwreumatyczne. Przeciwcukrzycowe oraz ochronne na komórki watroby. Posiadają również aktywność przeciwdrobnoustrojowa oraz zapobiega powstawaniu wrzodów zolatka i jelid. 4. Ostropest plamisty, silebum marianum, znany ziololecznictwu już od starożytności owoc ostropestu stosowano w fitoterapii chorób watroby i pecherzyka zulciowego jeszcze za czasów Dioskurydesa. Surowiec ten mieści w sobie kompleks flawonoidów, srimarynę która zawarta jest w owocach silybum, a właściwie w jego lupinie nasiennej. To właśnie sylimaryna wzmacnia i stabilizuje blonę komórek watrobowych oraz, co ważne, chroni watrobę przed szkodliwym wpływem mikotoksyn, etanolu, wielu leków i toksyn roślinnych. Ciekawe wyciagi z ostropestu plamistego efektywnie usuwają obiady niestrawności a jednocześnie podnosza tolerancję przewodu pokarmowego na potrawy tłuste oraz wysokobialkowe. 8. Jeśli chcemy mieć zdrowa watrobę, powinniśmy pamiętać, jak zawsze, o profilaktyce chorób tego narzadu. Wszelkie poważniejsze schorzenia zaczynają się bowiem od stanów zapalnych. Na koniec warto podkreślić, że przed wirusami można się zabezpieczyć za pomocą środków zdroworozsadkowych. Zastluszczeniu można zapobiegać w bardzo prosty sposób, unikając spozywania nadmiernych ilości alkoholu, kalorii, tłuszczów nasyconych oraz cukru. 1.